Hej, nazywam się Krzysztof Kropisz i jestem psychoterapeutą współpracującym z HeyDoc. Zaburzenia lękowe są bardzo powszechne, a temat lęku jest częstym gościem w moim gabinecie. W tym krótkim wideo postaram się opowiedzieć o nim trochę więcej. Lęk to stan ogólnego pobudzenia, który charakteryzuje się poczuciem zagrożenia lub niebezpieczeństwa. Możemy mówić o lęku zdrowym, tak zwanym realistycznym, i chorobowym, czyli patologicznym. Ten pierwszy charakteryzuje to, że ma bezpośredni związek z faktycznie istniejącym niebezpieczeństwem. Na przykład przestrach, gdy usłyszymy głośny dźwięk w środku nocy. I natężenie tego lęku jest adekwatne do sytuacji, czyli po chwili lęku uspokajamy się. Pełni on ważną i pozytywną rolę w naszym życiu, ponieważ jest sygnałem ostrzegawczym i pomaga uniknąć niebezpieczeństw. Lęk patologiczny z kolei ogranicza, unieruchamia, uniemożliwia nam on funkcjonowanie tak, jakbyśmy tego chcieli. I nie jest on bezpośrednio, jak poprzednio, związany z sytuacją. Jako reakcja utrwala się i nie mija, gdy zagrożenie znika. Jest odporny na racjonalne argumenty, czyli nic nie da powiedzenie sobie, że nie boimy się pająków, jeżeli naprawdę się ich boimy. Jego nasilenie nie jest adekwatne do zagrożenia. Zaburzenia lękowe możemy podzielić na takie, w których występuje konkretny przedmiot tego lęku, nazywamy go wtedy lękiem ukierunkowanym, oraz takie, gdzie przedmiot lęku nie występuje, gdzie nie jest jasno określony. Jest to wtedy lęk nieukierunkowany. Lęk ukierunkowany może objawiać się pod postacią rozmaitych fobii, takich jak agorafobia, fobia społeczna, czy też inne fobie specyficzne, oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, tak zwana nerwica natręctw. Lęk nieukierunkowany występuje pod postacią uogólnionych zaburzeń lękowych czy zespołu lęku panicznego. Doświadczamy lęku zawsze na poziomie naszej psychiki, ale również ciała. Objawy psychiczne to między innymi napięcie, drażliwość, wewnętrzny niepokój, trudność w koncentracji uwagi, zmęczenie, bycie w stanie stałej gotowości do reagowania, wzmożenie sił lub odwrotnie paraliż, poczucie bycia zamrożonym, niezdolnym do reagowania. Na poziomie ciała możemy wyróżnić m.in. takie objawy jak kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, płytki oddech, pocenie się, suchość w ustach, biegunka, bóle mięśni czy zaburzenia snu. W przypadku zaburzeń lękowych skuteczna jest zarówno farmakoterapia, jak i psychoterapia. Gdy pacjent odczuwa dużą trudność w codziennym funkcjonowaniu, leki mogą okazać się bardzo pomocne. Z kolei terapia pozwoli przyjrzeć się dokładniej lękowi, oswoić go i zrozumieć go w taki sposób, by trwale poprawić nasze funkcjonowanie. Każda terapia lęku powinna rozpocząć się od wprowadzenia stanu odprężenia w ciele, ponieważ wtedy zabieramy grunt lękowi, nie pozwalamy mu się rozwijać. Lęk potrzebuje naszego ciała, by się w nim rozgościć. Gdy już zyskamy trochę bezpiecznej przestrzeni, możemy próbować przyglądać się temu lękowi. Próbować go dokładniej uchwycić i opisać. W ten sposób możemy dojść do największych lęków, jakie w sobie nosimy, by móc uwolnić się od nich ostatecznie. Mam nadzieję, że te informacje były pomocne. Do zobaczenia.